Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Jak widzicie, już jestem w pełni ubrana i powiem Wam, że jest dość późno, ale jedziemy jeszcze na małe zakupy, bo jutro wyjeżdżamy w góry, ale stwierdziłam, że już się teraz do Was odezwę, bo później będę się pakowała, też Wam co nieco pokażę i chcę Wam pokazać, że przyszła do mnie paczka z Mixit i bardzo się cieszę, bardzo szybko do mnie doszła, bo chciałam, żeby właśnie doszła przed wyjazdem, żebyśmy mieli co sobie dobrego pojeść w trakcie drogi. Pokażę Wam zawartość, jak wrócimy, a tymczasem uciekam. Wróciliśmy właśnie z zakupów i idę na ostatni spacer dzisiaj z Lilą. Wieczorem wyjdzie Daniel, a już jutro pewnie będzie wychodziła z nią moja mama, więc idziemy na ten ostatni spacer w przeciągu 6 dni. Chodź Lila. Pierwszy raz pakowała Wiktorię i nie wiem kompletnie co mam zabrać i ile tego wziąć, więc to będzie ciężkie. Muszę poszukać na YouTubie, może któraś z mam pokazywała, co bierze się do takiego maluszka. Zaczynam pakować rzeczy kosmetyczne, higieniczne, ręczniki, jakieś chusteczki, pieluszki, jak widzicie. Ale najpierw pokażę Wam, jakie batoniki właśnie z firmy Mixit zamówiłam. Więc już Wam pokazuję. Powiem Wam również na początku, że mam dla Was coś super, a mianowicie 10% rabatu na pierwsze zakupy. Tylko musicie koniecznie wejść przez link w opisie i na hasło Nessie TV. Wszystko macie w opisie, także tam zaglądajcie. Możecie zrobić pierwsze zakupy z 10% upustem, więc myślę, że się opłaca. Jeśli skorzystaliście albo zamierzacie skorzystać, dajcie znać. Te dwa są dla Daniela, raczej te cztery, po dwa rodzaje i te są dla mnie. Już Wam pokazuję, jakie chciał Daniel. I to jest pierwszy batonik. Jest to Mixitka Fitness z proteiną, orzeszki ziemne właśnie plus proteina. Wygląda ona naprawdę super. Kolejny batonik, również dla Daniela, Mixitka bez glutenu, proteina i kakao. To też będzie takie, widać, mocno czekoladowe. Wystarczy spojrzeć na ten właśnie batonik, jak on wygląda. Jest tutaj naprawdę dużo kakao. Ja Wam od razu może pokażę składy. Proszę bardzo. Są to batoniki, tak jak widzicie, daktylowe, więc nie są słodzone zwykłym cukrem, a daktylami, więc super. Ten jest bez glutenu i laktozy, jabłko i cynamon i on również wygląda przepysznie, aż mam ochotę go zjeść. I ostatni batonik, który mam, jest to również Mixitka bez glutenu, czereśnia i migdały. I zobaczcie, widać całe migdały. I jak widzicie, ja Wam pokazałam tylko 4 rodzaje tych batoników, ale ogólnie jest aż ich 12, więc bardzo, bardzo dużo. I tak naprawdę większość jest bez glutenu, bez cukru, bez laktozy, więc dla tych osób, które patrzą na składy i odżywiają się zdrowo, to myślę, że to będzie super alternatywa, zamiast zjeść jakieś świństwo, powiedzmy sobie szczerze. A tymczasem biorę sobie jednego batonika i próbuję. Jak widzicie, jestem niepomalowana, ale nie zwracajcie na to uwagi, naprawdę nie miałam kiedy tego zrobić, ale dzisiaj taki zabiegany dzień, tymczasem nie gadam, próbuję. I to jest właśnie ten cynamon i jabłuszko, więc spróbujemy. Przepyszne. Bardzo, bardzo czuć jabłuszko. I ten cynamon. Naprawdę super. Powiem Wam tak szczerze, że ja uwielbiam to połączenie jabłka z cynamonem. Nawet moja owsianka musi być właśnie o tym smaku. Więc od razu kojarzy mi się tak ze świętami. Przepyszny jest, naprawdę. Polecam. Tego na pewno musicie spróbować. O
Okej, okay, a teraz idę pakować te rzeczy. Powiem wam, że mam sporo ręczników, więc tutaj ręczniki. Już go składam. I stwierdziłam, że właśnie takie rzeczy wolę zapakować osobno. Żeby w torbie nie zajmowało mi to wszystko niepotrzebnie miejsca. Więc wkładamy. I pakujemy wszystko. I wieczorem, a w sumie nie, jutro. Ups. Dobra, wiecie co, dokończę to sama i jutro o 4 wyjeżdżamy. I ta torba już spakowana, teraz muszę zacząć szykować sobie ubrania. Będę wybierała ubrania, ale powiem wam tak szczerze, że nienawidzę się pakować i nigdy nie wiem co zabrać, więc myślę, że to zajmie mi naprawdę dużo czasu. No niestety. I nadszedł ten moment, że trzeba się spakować. Mamy taką wielką torbę i zapakujemy się w nią ja i Danie. I teraz tak, naszykowałam sobie 3 pary spodni, te ciemne granatowe, jasne i jedne białe. To na pewno biorę, wezmę 3 pary spodenek, nie wiem jaka będzie pogoda, więc wolę mieć więcej. I wzięłam ten komplecik. Tutaj mam koszulki, kilka par. Jeden taki cieniutki sweterek tylko do nałożenia. 2 sukienki sobie wezmę, no tak jak mówię, no nie wiem jaka będzie pogoda i nie wiem jak będę mogła się ubrać. Cieniutką koszulę jeansową i kurteczkę jeansową. I tak, zastanawiam się pomiędzy bomberką a sweterkiem. I tutaj mam dylemat. Do tego mam tutaj białe konwersy i swoje Nike. Nie zwracajcie uwagi, że one leżą na stole. Klapki oczywiście, sandałki. A tu już buciki Wiki, więc to już osobno idzie. A tutaj osobno spakowałam sobie całą bieliznę, skarpetki, stroje kąpielowe, wiadomo. Więc teraz zostało mi to upchać do tej torby, także zabieram się do pracy. Jeszcze przypomniało mi się, że nie spakowałam swojej czapki i zobaczcie co mam, nowa kamerka, także jeśli będziemy na termach, to będę nią nagrywała. Oczywiście ona nie jest moja, jest pożyczona od naszego dobrego kolegi, więc mam nadzieję, że się cieszycie. Sprawdzimy jak działa na termach. Mam nadzieję, że vlogi będą dużo, dużo fajniejsze. Vlog będzie taki bardziej bez mojej twarzy, no ale musicie mi to wybaczyć. To będzie taki vlog, pakujemy się. Moje rzeczy spakowane. Jeszcze zostało spakować rzeczy Daniela i powiem wam, że nienawidzę się pakować z tego względu, że skąd ja mogę wiedzieć też, jak będę chciała być ubrana. Mam nadzieję, że wszystko wzięłam i o niczym nie zapomniałam. Jestem tak zmęczona tym wszystkim załatwianiem, kupowaniem, pakowaniem, że najchętniej to już bym poszła spać, ale niestety nie mogę. Bo niestety Wiki jeszcze długo, długo nie będzie szła spać. Idę teraz jeszcze pakować w torbę Wiki taką jedzeniową, mleko, butelki i tym podobne. A na koniec spakuję takie nasze rzeczy do jedzenia. Więc idę na dół i pakuję. Kochani, ja się z wami żegnam, to był taki mega krótki vlog, taki spakowania się, ale mam nadzieję, że również wam się podobał i widzimy się już we vlogach z wakacji. Pa, pa!